wiesz co? Chyba w życiu nic nie osiągniesz. Będziesz tutaj mieszkać do śmierci. Twoje słowa ranią. Nienawidzę cię. Wybacz mi. Myślisz, że nie jestem towarzyski, bo nie mam przyjaciół. Przyjechałem do tego miasta rok temu i nie zdążyłem się zadomowić. Masz wybujałe marzenia. Chcesz mieć wszystko, a tak naprawdę nic z siebie nie dajesz. Poza tym traktujesz ludzi jak śmieci. To nieprawda. Twoi przyjaciele cię nie szanują. Ciągle coś od ciebie pożyczają i o coś proszą. Na dodatek chcą nas ze sobą skłócić. Pamiętasz Mariana, jak chciał ci wmówić, że biorę narkotyki i oglądam filmy pornograficzne na komputerze? Co, nie oglądałeś? Oglądałem. Ale one nic nie znaczyły w moim życiu. Zawsze kochałem ciebie. Tylko ciebie. Akurat. W jakim świecie ty żyjesz? Uwierz mi, Marian, gdy ciebie nie było, obgadywał cię. Opowiadał mi, jak kiedyś dałaś mordę jakiejś kobiecie, bo cię obraziła. Jeszcze ten jego szyderczy wyraz na twarzy. Chętnie przerobiłbym mu tę buźkę. Naprawdę jesteś dla mnie najważniejszy. A co mi powiedziałeś? Że udawałeś, że mnie kochasz. Bawiłeś się tylko mną. Kłamałem. Gdy wyznałem, co do ciebie czuję, powiedziałaś mi, że nie chcesz się z nikim wiązać. I poradziłaś, bym się odkochał. Powtarzałaś mi to wiele razy. Myślałam, że mnie skrzywdzisz. Nie byłam gotowa. Moje siostry... Co twoje siostry? Będziesz ciągle im służyła? Podcierała tyłki ich dzieciom? A co lepiej podcierać tobie? Mam swoją godność. Nigdy bym cię nie wykorzystał. Tak? Co powiesz w takim razie na swoje seksualne aluzje do mnie? Podobałaś mi się. Chciałem ci to jakoś wyznać. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem cię na korytarzu, od razu wiedziałam, że to ty. Wolę robić to ze sztucznym chybem niż z tobą. Byłeś zbyt nachalny. To nieprawda. Dlaczego lubisz tych nieudaczników? A z nimi nigdy się nie nudzę. Z Andrzejem zawsze można pożartować. Ciągle coś ciekawego wymyślić. Ale to zwykły, prymitywny, tępy ćpun. Andrzej wie, kiedy można, a kiedy nie. W odróżnieniu od ciebie. Ty pijesz, kiedy ci się zechce. Picie to co innego. Marta, dlaczego złościsz się na mnie? Spadaj, frajerze.